Witam Państwa na dzisiejszej gali sportu, na której uhonorujemy olimpijczyków z gminy Poronin. W imieniu pani wójt Anity Żegleń witam pana ministra Andrzeja Guta-Mostowego. Witam pana marszałka Witolda Kozłowskiego. Witam pana starostę Piotra Bąka. Witam pana burmistrza Leszka Dorulę. Jest wśród nas honorowy obywatel gminy Poronin, pan Józef Pawlikowski-Bulcyk. Witam przewodniczącego Rady Gminy Poronin, pana Adama Pawlikowskiego. Witam obecnych wśród nas radnych powiatu tatrzańskiego oraz radnych gminy Poronin. Witam pana doktora Pawła Parę, skarbnika gminy Poronin oraz panią sekretarz Marię Buc. Jest wśród nas pan Michał Stawarski, dyrektor Euroregionu Tatry. Witamy pana serdecznie. Witamy dyrektorów szkół gminy Poronin. Jest wśród nas dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego, pan Dawid Szeliga. Witamy. Oraz pani Barbara Sobańska, wieloletnia dyrektor tejże szkoły. Witam dyrektorów jednostek gminy Poronin obecnych wśród nas. I przede wszystkim witam bohaterów dzisiejszego dnia, państwa olimpijczyków z gminy Poronin. Witam panią Stanisławę Bobak, która jest tutaj obecna w imieniu świętej pamięci Stanisława Bobaka. Witam panią Józefę Chromik. Witam pana Stefana Habasa. Witam pana Stanisława Łukaszczyka. Witam pana Józefa Łuszczka. Witam panią Jagnę Marczułajtis-Walczak. Witam pana Wojciecha Skupnia, którego przepraszam, pana Damiana Skupnia, który reprezentuje tatę Wojciecha Skupnia. Witam pana Kamila Stocha. Panią Marię Strączek reprezentuje pan Paweł Trebunia. Witam panią Władysławę Tragarz. I witam pana Stanisława Ustupskiego. O otwarcie uroczystej sesji Rady Gminy poproszę pana przewodniczącego Adama Pawlikowskiego. Dziękuję serdecznie pani Regino za to, że pani poprosiła mnie o prowadzenie tejże dzisiejszej sesji. Zanim przejdę do modlitwy przed sesją, chciałem przywitać też serdecznie wszystkich, ale to wszystkich gości, byłych sportowców, którzy tutaj są zaproszeni, tak samo olimpijczyków, tak samo. Szanowni Państwo, jest to naprawdę historyczny moment, że takie wydarzenie możemy tutaj mieć na zgorzelisku. Szanowni Państwo, bardzo proszę tych, co mogą o powstanie, żebyśmy odmówili modlitwę. Ci, co nie mogą, mogą na siedząco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki i karności Twojej raz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawującym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcu i Synowi Świętemu. Dziękuję. Można usiąść. Szanowni Państwo, otwieram 52. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poronin o charakterze uroczystym w dniu dzisiejszym, to jest 13 września 2022 roku. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam i zaproszonych gości. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania wiążących uchwał. Szanowni Państwo, w związku ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych, tak zwane RODO, informuję, obrady sesji Rady Gminy Poronin są rejestrowane za pomocą środków audiowizualnych. Właścicielem zarejestrowanego materiału jest wójt gminy Poronin. Materiały wideo zarejestrowane podczas sesji są upublicznione na stronie www.poronin.pl. Udział w obradach Rady jest równoznaczny wyrażeniem zgody na możliwość upublicznienia wizerunku. Nie ma gwarancji anonimowości. Szanowni Państwo, przedstawię teraz porządek dzisiejszej sesji. Gości i radnych, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, to jest punkt pierwszy. W punkcie drugim podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Poronin, jest to w druku numer 372. W trzecim punkcie wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa gminy Poronin panu Kamilowi Stochowi. W czwartym punkcie wręczenie nagród i odznaczeń. W piątym punkcie wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości. W szóstym punkcie zamknięcie obrad. Czy są uwagi, pytania do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Proszę o przyjęcie porządku obrad. Proszę radne o głosowanie przez podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za takim porządkiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie na 13 radnych, 13 radnych jest za przyjęciem takiego porządku. Przechodzimy do punktu drugiego, Szanowni Państwo. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Poronin. Tak jak już wspominałem, mamy to w druku numer 372. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Bardzo proszę o podejście do mównicy panią Anitę Żegleń, wójta gminy Poronin. Wysoka Rado, Panie Ministrze, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Zaszczyciliście nas swoją obecnością, aby być świadkami nadania honorowego obywatelstwa gminy Poronin panu Kamilowi Stochowi, mieszkańcowi Zębu, wielkiemu skoczkowi, jednemu z najwybitniejszych sportowców w historii tej dyscypliny. To dla mnie jako wnioskodawcy wyjątkowa chwila radości, wzruszenia i dumy. Pan Kamil Stoch to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Pozwólcie jednak Państwo, że przybliżę kilka faktów z jego życiorysu. Urodził się 25 maja 1987 roku w Zakopanem. Jest synem państwa Krystyny i Bronisława Stochów, których również mamy zaszczyt gościć podczas tej uroczystości. Witam Państwa. Swoje pierwsze skoki oddał, mając zaledwie 4 lata, na skoczni, którą zbudował wraz z kolegami. Jego przygoda ze światem sportu rozpoczęła się w wieku 9 lat. Pierwsze kroki stawiał w kombinacji norweskiej, następnie jego sercem i umysłem zawładnęły skoki narciarskie.
Już 3 lata później wprawił wszystkich w zdumienie, skacząc na wielkiej krokwi 128 metrów. W pamiętnym wywiadzie udzielonym wówczas Telewizji Polskiej mówił, że jego największym marzeniem jest wystartować na olimpiadzie i zdobyć złoty medal. Joseph Conrad w jednej ze swoich powieści pisał: człowiek, który się rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. W niszczącym żywiole zanurzyć się to jedyna droga. Iść za marzeniem i ciągle iść za marzeniem. I tak wiecznie, aż do końca. Pan Kamil Stok z pewnością jest człowiekiem, który podąża za swoimi marzeniami. On te marzenia konsekwentnie, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu, przekuwa w cele, a następnie w rzeczywistość. W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował 17 stycznia 2004 roku w Zakopanem. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 11 lutego 2005 roku w Pradze Lato. 3 października 2007 roku w Oberhofie wygrał swój pierwszy konkurs letniego Grand Prix. 26 grudnia 2007 roku w Zakopanem po raz pierwszy został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Po raz pierwszy na podium Pucharu Świata stanął 23 stycznia 2011 roku, zwyciężając w Zakopanem. 28 lutego 2013 roku w Val di Fiemme zdobył swój pierwszy złoty medal Mistrzostw Świata. 23 marca 2014 roku odebrał pierwszą kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata. 3 grudnia 2016 roku w Klingenthal był członkiem polskiego zespołu, który jako pierwszy w polskiej historii wygrał konkurs drużynowy Pucharu Świata. 4 marca 2017 roku w Lahti ponownie po raz pierwszy w polskiej historii został drużynowym mistrzem świata. 20 stycznia 2018 roku w Oberstdorfie został wicemistrzem świata w lotach narciarskich, zdobywając pierwszy polski medal na tej imprezie od 39 lat. To bardzo wiele tych pierwszych razów w sportowej karierze naszego mistrza. Po nich przyszły kolejne sukcesy, w tym te najważniejsze i najbardziej wymarzone. W 2014 roku ziścił się sen o olimpijskim złocie i to podwójnie. Na skoczni normalnej pan Kamil okazał się bezkonkurencyjny, zdobywając złoty medal olimpijski, pierwszy od czasu Wojciecha Fortuny w 1972 roku. Wielki sukces powtórzył na dużej skoczni, wspaniale zapisując się na kartach historii zimowych Igrzysk Olimpijskich. 4 lata później w koreańskim Pjongczangu na podium stawał dwukrotnie. Wywalczył złoto indywidualnie oraz historyczny brąz w konkursie drużynowym. Trudno sobie wyobrazić, jak wiele trudu i wyrzeczeń kosztowało naszego mistrza spełnienie tych marzeń. Odwaga, determinacja, pasja. To cechy nie tylko wielkiego sportowca, ale także wielkiego człowieka. Dziś tytuł honorowego obywatela gminy Poronin przyznajemy bowiem nie tylko za sportowe osiągnięcia pana Kamila. Chcemy również wyrazić uznanie dla niego samego, zawsze uśmiechniętego i życzliwego, a przy tym tak niezwykle skromnego młodego człowieka, który zawsze stara się postępować tak, żeby sobą świata nie zasłaniać. Ja się żegnam zawsze przed wyjściem na belkę, od małego. I to nie wynika ze strachu, tylko jest znakiem wiary. Każdy skok oddaje Panu Bogu, nie wstydzę się tego. Powiedział pan Kamil kiedyś w jednym z wywiadów. To świadectwo wielkiej dojrzałości.
Dla wielu młodych ludzi pan Kamil Stoch jest wzorem do naśladowania. Wartości, jakimi kieruje się w życiu, pracowitość, honor, wierność zasadom, uczciwość, miłość do ludzi, ojczyzny i Boga, zasługują na największy szacunek. To wielki zaszczyt i powód do dumy, że pan Kamil Stoch przyjmie dziś honorowe obywatelstwo gminy Poronin. Bardzo dziękuję pani wójt za wprowadzenie do projektu uchwały. Szanowni państwo, taka mała zmiana postanowiłem sobie zrobić, gdyż jest to tak ważna uchwała, że bardzo proszę o powstanie wszystkich i wprowadzenie sztandaru gminy Poroń. Bardzo proszę o wprowadzenie sztandaru. Dziękuję serdecznie. Można usiąść. Szanowni państwo, Komisja Kultury i Sportu i Turystyki Rady Gminy Poronin w dniu 12 września 2022 pozytywnie zaopiniowała wniosek wójta gminy Poronin o nadanie honorowego obywatela gminy Poronin panu Kamilowi Stochowi. Przeczytam treść uchwały. Druk numer 372, uchwała numer 42/377/2022 roku Rady Gminy Poronin z dnia 13 września 2022 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Poronin. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami oraz regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa gminy Poronin, przyjętego uchwałą numer 46/267/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 14 września 2024 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, pozycja 5322 z dnia 26.09.2014 roku. Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uznaniu zasług dla gminy Poronin na wniosek wójta gminy Poronin nadaje się panu Kamilowi Stochowi tytuł honorowego obywatela gminy Poronin. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Poronin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie przez aklamację. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie państwu radnym. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do, szanowni państwo, do punktu trzeciego. Wręczenie aktu nadania honorowego obywatela gminy Poronin panu Kamilowi Stochowi. Bardzo proszę o podejście panią wójt gminy Poronin, panią Anitę Żegleń oraz pana Kamila Stocha na pulpit.
Jerozolem gminie Koroni. Bardzo serdecznie gratuluję, a pan przewodniczący. Panie Pionu, serdecznie gratuluję. Tak, honorowego obywatelstwa, drugie pytanie pani wspomniała. Cieszymy się niesamowicie, że mamy takiego obywatela. Proszę bardzo. Oby się zawsze dobrze kojarzyło i ku pamięci, skąd są korzenie. Dziękuję bardzo. Czekałem, zanim pan Kamil już zaniesie na swoje miejsce ten prezent od nas. Dlatego też bardzo proszę, panie Kamilu, o podejście, o powiedzenie kilku słów do byłych olimpijczyków, jak też byłych sportowców, pana ministra, pana marszałka, pana burmistrza, pana starosty. Bardzo proszę, panie Kamilu, o podejście na kilka chwil do pulpitu. Dzień dobry Państwu. No przede wszystkim myślałem, że już mi się upiecze. Natomiast bardzo dziękuję za tak znaczące wyróżnienie, pani wójt. Te słowa, które tutaj padły z mównicy, to jest dla mnie naprawdę wielka nagroda, ale też inspiracja do jeszcze cięższej pracy, ponieważ w dalszym ciągu jestem aktywnym sportowcem i wyznaczam sobie kolejne cele do zdobycia i mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. I przede wszystkim też dziękuję pani za wyróżnienie olimpijczyków, bo uważam, że to jest bardzo słuszne, żebyśmy my jako sportowcy no po pewnym czasie nie czuli się zapomniani i odstawieni gdzieś się daleko na te ostatnie karty historii, tylko jednak chcemy być w dalszym ciągu odrobinę podziwiani i być może też wyróżnieni. Także bardzo za to dziękuję. No i postaram się po prostu sprostać wyzwaniu, które tutaj mam od pani, czyli być tym honorowym obywatelem i po prostu być dalej sobą. Dziękuję bardzo. Panie Kamilu, dziękuję serdecznie za kilka słów do byłych olimpijczyków, do wszystkich tutaj byłych sportowców i do szanownych państwa. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu czwartego, wręczenie nagród i odznaczeń. Szanowni państwo, bardzo proszę o podejście wójta gminy Poronin, panią Anitę Żegleń, która przedstawi nam sylwetki naszych wspaniałych olimpijczyków, którzy są tutaj przed nami. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, panie Kamilu, jeśli powiem, że podczas naszej rozmowy o honorowym obywatelstwie, po pierwsze, zainspirował mnie pan do tego, żeby powiedzieć o pana skromności, bo pan Kamil się wahał, czy ten zaszczyt to właśnie to, co się powinno zdarzyć. Ale też muszę powiedzieć, że koronnym argumentem dla pana Kamila, żeby uczestniczyć w tej uroczystości, było to, że zamierzamy stworzyć nagrodę i zaprosić na tę wyjątkową uroczystość wszystkich naszych olimpijczyków z gminy Poronin. Wszystkich tych, którzy albo się urodzili, albo swoje życie mocno związali z naszą gminą. I to był taki koronny argument. Wzniosłam się na wyżyny
argumentacji się udało, także dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, klucz, który wybrałam do przedstawienia będących z nami osób lub tych, które chcemy wspomnieć, jest chyba najbardziej obiektywny, bo alfabetyczny. Więc wybaczcie Państwo, tak to będzie. Natomiast też chciałabym powiedzieć, że ta garść tych informacji, które tutaj będą na wasz temat lub waszych bliskich, to jest absolutnie nic wobec hektolitrów potu, wobec godzin pracy, setek, tysięcy dni rozłąki z najbliższą rodziną, wysiłku ponad siły i ogromnej determinacji. To jest nic. W związku z tym proszę mi wybaczyć, że to będzie tylko taka garstka informacji, którą nam udało się wyszperać. Jeśli popełniliśmy błąd, to na Boga nie mówcie mi tak od razu, tylko potem w kuluarach, gdzieś w którymś tam roku albo gdzieś tam jak nie doczytaliśmy, to poprawimy się. Ale za te wszystkie godziny waszej pracy, za te dni, za te miesiące, za te lata, za nadszarpnięte zdrowie, za wysiłek ponad siły, za to, że tak mało byliście dla swojej rodziny w tym czasie, za to wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie dzisiaj chcemy podziękować. Zacznę od osiągnięć pana Stanisława Bobaka. I kiedy myślałam o tej nagrodzie, to gdzieś tam zawsze kołatało mi się z tyłu głowy, że życie jest takie kruche i obyśmy zdążyli. Bo w przypadku pana Stanisława Bobaka nie zdążyliśmy go uhonorować tak, jak na to absolutnie zasługiwał. Ale dzisiaj będziemy chociaż troszeczkę naprawiać. I myślę, że żona, która jest z nami tutaj obecna, a z którą przegadałyśmy trochę czasu, poczuje się szczęśliwa, że właśnie tak zostanie uhonorowany i wspomniany. Pan Stanisław Bobak urodził się w 1956 roku. To skoczek narciarski, pięciokrotny wicemistrz Polski, ośmiokrotny mistrz Polski. Zajmował czołowe lokaty w turnieju czterech skoczni. Czterokrotny medalista Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych. Triumfator turnieju Bohemii. Uczestnik Mistrzostw Świata. Dwukrotnie startował w olimpiadach. W 1976 roku w Innsbrucku skoki narciarskie, średnia skocznia, 28 miejsce, duża skocznia, 37 miejsce. W 1980 roku w Lake Placid skoki narciarskie, średnia skocznia, 10 miejsce, duża skocznia, 22 miejsce. Pan Stanisław Bobak odszedł od nas w 2010 roku. Pani Józefa Chromik, urodzona w 1946 roku w Poroninie. Mieszkanka Poronina, tak, babcia, jedna z sióstr Majerczykówien, tych słynnych, tych wyjątkowych, narciarska biegaczka, czterokrotna zwyciężczyni Memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusarzywny, czterokrotna wicemistrzyni Polski, pięciokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka Mistrzostw Świata i wreszcie 1972 rok, Sapporo, na 5 kilometrów 21 miejsce, na 10 kilometrów 21 miejsce i w sztafecie 3 razy 5 kilometrów 7 miejsce.
pan Stefan Habas, urodzony w 1971 roku w Zakopanem, mieszkaniec Murzasichla, narciarz, kombinator norweski, pięciokrotny mistrz Polski juniorów, sześciokrotny wicemistrz Polski w kombinacji norweskiej i kombinacji sprint, trzykrotny mistrz Polski w kombinacji norweskiej i kombinacji sprint, uczestnik Mistrzostw Świata. 1992 rok, start na olimpiadzie w Albertville, kombinacja klasykiem, klasyczna, 25 miejsce, w skokach 33, w biegu 23 miejsce. Stanisław Łukaszczyk Zbójnik, urodzony w 1944 roku w Murzasichlu i mieszkaniec Murzasichla, narciarz, biatlonista, mistrz i wicemistrz Polski w sztafecie 4x7,5 km, dwukrotny wicemistrz Mistrzostw Armii Zaprzyjaźnionych, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata. 1968 rok, start na olimpiadzie w Grenoble, 20 km indywidualnie, 8 miejsce, drużynowo 4x7,5 km, 4 miejsce. Józef Łuszczek, urodzony w 1955 roku w Zupsuchem, obecnie Ząb. Narciarz, biegacz, trzykrotny zdobywca Pucharu Tatr w biegu na 15 km i 30 km. Sześciokrotny triumfator biegu sylwestrowego w Zakopanem. Wielokrotny zwycięzca memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny. 36-krotny mistrz Polski na dystansach 15 km, 30 km, 50 km, 4x10 km. Dwukrotny wicemistrz Polski na 50 km. Czterokrotny medalista Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata i dwukrotnie olimpiady. 1980 rok, Lake Placid, biegi narciarskie, 15 km, 6 miejsce, 30 km, 5 miejsce, 50 km, 17 miejsce. 1984 rok, Sarajewo, biegi narciarskie, 15 km, 36 miejsce, 30 km, 41 miejsce, 50 km, 27 miejsce. Wiecie państwo, na mnie zrobiło wrażenie 36 razy mistrz Polski. Tak, też mówiłam. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, urodzona w 1978 roku w Poroninie, mieszkanka Poronina, ośmiokrotna mistrzyni Polski w slalomie gigancie i w slalomie równoległym, pięciokrotna wicemistrzyni Polski w slalomie gigancie, slalomie gigancie równoległym i kombinacji, dwukrotna mistrzyni świata juniorek, dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy, uczestniczka Mistrzostw Świata, starty na olimpiadach. 1998 rok, Nagano, w snowboardzie slalom gigant. W 2002 roku Salt Lake City, snowboard, slalom gigant równoległy, w eliminacjach 9 miejsce, 4 miejsce w finale. 2006 rok, Turyn, snowboard, slalom gigant równoległy, 17 miejsce. Wojciech Skupień, urodzony w 1976 roku w Zakopanem, mieszkaniec Poronina, skoczek narciarski,
sześciokrotny wicemistrz Polski, czterokrotny mistrz Polski, trzykrotny drużynowy mistrz Polski, uczestnik Mistrzostw Świata. Starty na olimpiadach. 1994 rok, Lillehammer. Skoki narciarskie, średnia skocznia 29 miejsce, duża skocznia 31. 1998 Nagano. Skoki narciarskie, średnia skocznia w eliminacjach 32 miejsce, duża skocznia 11 miejsce, skoki drużynowo 8 miejsce. 2002 rok, Salt Lake City. Skoki narciarskie na skoczni K90 w eliminacjach 42 miejsce. Pan Kamil Stoch, bo to jeszcze nie były wszystkie osiągnięcia wcześniej, to była tylko cząstka, te pierwsze. Urodził się, tak jak wcześniej było mówione, w 1987 roku w Zakopanem, mieszkaniec Zębu. Skoczek narciarski, dwukrotny medalista w Mistrzostwach Świata Juniorów, medalista Lotos Poland Tour, 15-krotny medalista letnich Mistrzostw Polski Seniorów w skokach narciarskich. Zwycięzca letniego Pucharu Kontynentalnego, 4-krotny medalista letniego Grand Prix, 19-krotny medalista zimowych Mistrzostw Polski Seniorów w skokach narciarskich, 3-krotny medalista cyklu Rower, zwycięzca turnieju Willingen 5, zwycięzca turnieju w Planicy, Planica 7. Trzykrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni, dwukrotny medalista klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach, sześciokrotny zdobywca miejsca na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w tym dwukrotny zdobywca kryształowej kuli. Wicemistrz świata w lotach narciarskich, dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich, mistrz i wicemistrz świata. Czterokrotny drużynowy medalista Mistrzostw Świata, w tym jedno mistrzostwo. Czterokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, w tym trzykrotny mistrz olimpijski. 2006 rok, Turyn. Indywidualnie skocznia normalna 16 metrów, skocznia duża, 16 miejsce, skocznia duża 26 miejsce, a drużynowo 5 miejsce. 2010 rok, Vancouver. Indywidualnie skocznia normalna 27 miejsce, skocznia duża 14 miejsce, drużynowo 6 miejsce. 2014 rok, Sochi. Indywidualnie skocznia normalna 1 miejsce, skocznia duża 1 miejsce, drużynowo 4 miejsce. 2018 rok, Pyeongchang. Indywidualnie skocznia normalna 4 miejsce, skocznia duża 1 miejsce, drużynowo 3 miejsce. 2022 rok, Pekin. Indywidualnie skocznia normalna 6 miejsce, skocznia duża 4 miejsce, drużynowo skocznia normalna 6 miejsce, a duża 6 miejsce również. Brawo. Władysława Tragarz, urodzona w 1952 roku w Poroninie, mieszkanka Poronina, rodzona siostra pani Józefy Chromik. To jest wstęp do tego powiedzieć, że to kolejna z sióstr Majerczykówien. Niepokonanych w swoim czasie, jedynych na świecie. Narciarska biegaczka, zdobywczyni Pucharu Tatr, dwukrotna triumfatorka biegu sylwestrowego w Zakopanem, zwyciężczyni memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusa-Żówny, 8-krotna mistrzyni Polski w biegu na 5 km, 10 km, sztafecie 3x5 km i 4x5 km. 3-krotna wicemistrzyni Polski na 5 i 10 km. Uczestniczka Mistrzostw Europy Juniorów. Uczestniczka Mistrzostw Świata Seniorów. Starty na olimpiadach. 1972 rok, Sapporo. Na dystansie 5 km 23 miejsce, w 1976 roku w Innsbrucku na dystansie 5 km 24 miejsce, 10 km 20 miejsce, 4x5 km 8 miejsce. Pani Maria Strączek,
urodzona w 1956 roku w Poroninie. Narciarka, biegaczka, trzykrotna mistrzyni Polski w biegach sztafetowych. Start na olimpiadzie w 1976 roku w Innsbrucku, 5 km 37 miejsce, 10 km 33 miejsce, 4 razy 5 km 8 miejsce. W 1966 roku w Zakopanem, ale długo mieszkaniec Zębu. Narciarz, specjalista od kombinacji norweskiej, skoczek narciarski, przyjechał z Wiednia, tak. Dwukrotny medalista uniwersjady w Zakopanem, dwukrotny zwycięzca Memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marosa-Żówny, wicemistrz Polski w kombinacji norweskiej, wicemistrz Polski w skokach narciarskich na średniej skoczni, dwukrotny wicemistrz Polski w sztafecie, siedmiokrotny mistrz Polski w kombinacji norweskiej, dwukrotny medalista Pucharu Świata grupy B w kombinacji norweskiej, medalista Pucharu Świata, trzykrotnie startował na olimpiadzie w 1992 roku w Albertville, gdzie zajął 8 miejsce i w 1994 roku w Lillehammer 21 miejsce. Szanowni Państwo, to być może było 10 minut, więc to jest taka maleńka kropelka tego czasu, o którym mówiliśmy, tych wszystkich lat poświęconych sportowi. Ale myślę, że w funkcjonowaniu każdego samorządu jest taki czas, kiedy zwyczajnie trzeba powiedzieć dziękuję właśnie za ten czas. Zauważcie Państwo, 11 wspaniałych osób. Mamy niezłą w gminie Poronin średnią. Jeden olimpijczyk na 1000 mieszkańców. Szanowni, kochani Państwo, po prostu dziękujemy. Bardzo dziękuję pani wójt za przedstawienie właśnie tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałych olimpijczyków, których tutaj mamy. Jedna z pań tu podpowiada, że pan Józef Łuszczek, mistrzem świata, wspominała pani wójt, że był mistrzem świata, także to było podkreślone i na pewno wszyscy wiedzą o tym. Bardzo proszę o podejście do mównicy panią Reginę Korczak-Watychę, która poprowadzi ceremonię wręczenia nagród i odznaczeń dla tych wspaniałych państwa, którzy tutaj siedzą przed nami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w uznaniu zasług sportowych minister sportu i turystyki przyznał olimpijczykom, którzy dotychczas go nie otrzymali, odznakę za zasługi dla sportu. Odznaczenie może zostać przyznane trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym m.in. za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie sportowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego. Szanowny panie marszałku, panie starosto, panie burmistrzu,
pani wójt z panem przewodniczącym i cały samorząd gminy Poronin, a nade wszystko nasi zacni, wspaniali, nie goście, ale można powiedzieć laureaci. Rozpocznę od wielkich słów gratulacji i podziękowań w imieniu ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, a także swoim własnym jako wieloletniego posła tej ziemi, a tak się złożyło ministra sportu i turystyki i to rodem wywodzącego się z Poronina. Duma to wielka, że nasza podhalańska, taczańska i poronieńska ziemia wydała tak wielkich i wspaniałych ludzi, którzy swoimi osiągnięciami, swoją postawą stanowią dla następnych pokoleń wielki wzorzec. Mówimy czasami, że olimpijczycy to herosi naszych czasów. Herosi dawniej, którymi przypisywano wielkie boskie cechy, które stanowiły niedościgniony wzór dla tamtych czasów, są w obecnych czasach, wy spełniacie właśnie taką rolę. Wasza praca, wasze wykorzystywanie waszych talentów, predyspozycji psychicznych, fizycznych, to we współczesnym czasie jest wielki, wielki wzorzec do naśladowania. I pomimo, że człowiek ze swoimi psychicznymi i fizycznymi ułomnościami może wiele, wy pokazujecie, jak bardzo wiele. I to te słowa sky is the limit, to właśnie dla was jest najważniejsza cecha, jaka powinna być. Dlatego jeszcze raz dziękuję wam za wszystko. Szczególnie panu Kamilowi Stochowi za tą właśnie skromność, bo te słowa, które użyła pani wójt, że nie przysłania swoją osobą całego świata, to jest naprawdę wielka cecha i za to szczególnie ja osobiście dziękuję w imieniu nas wszystkich mieszkańców Potala, na wszystkich górali. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że te oznaczenia, które w imieniu pana ministra wręczam, to jest tylko pewien symbol. Pewien symbol, który chcę pokazać, jak bardzo ważni jesteście także dla państwa polskiego, dla naszego poczucia dumy narodowej, budowania tożsamości, budowania naszego wizerunku na arenie międzynarodowej na całym świecie. Bo przecież widzimy teraz, jak jesteśmy wszyscy dumni z Igi Świątek, z Lewandowskiego, z osiągnięć naszych sportowców. To jest nasza tożsamość, nasza duma, czujemy się mocniejsi i wiemy, że wiele możemy wspólnie, tylko trzeba wspólnej pracy i hartu ducha. I jeszcze jeden wątek chciałbym, kierując do pani wójt, do samorządu gminy Poronin, aby upamiętnić tych wybitnych olimpijczyków w sposób taki, który na zawsze można byłoby oglądać, pokazać mieszkańcom, pokazać turystom. Dlatego taka skromna propozycja, aby może było takie miejsce, może w parku, może koło GOKU, nie na cmentarzu. Mogę to zaproponować, jako że rodzina Mostowych już od dawna w tym miejscu miała swoje włości, aby każdy, który przechodzi tamtędy, który jest w Poroninie, aby mógł zobaczyć ładny wizerunek, parę słów przeczytać. Myślę, że takim to jest wybitne miejsce, aby pokazać się na zawsze i na wieki, pokazać wszystkim, wszędzie wobec tych olimpijczyków, którzy są teraz w Poroninie, a zapewne będą w przyszłości. I na zakończenie, jako że minister z Podhala, jak będzie po góralsku, wielki, wielki jest teraz Bóg zapłoć, Łocyćkik, Nasyk, Góroli z Podhala i Niejno, za to, żeście są, za to, coście zrobili. Bóg zapłać. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie oznak za zasługi dla sportu
którego dokona pan Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki. Decyzją ministra sportu i turystyki brązową odznaką za zasługi dla sportu odznaczeni zostali świętej pamięci Stanisław Bobak. O odbiór poproszę panią Stanisławę Bobak, małżonkę sportowca. Pan Stefan Habas. Pan Stanisław Łukaszczyk Zbójnik. Pan Józef Łuszczyk, też prosilibyśmy o podejście do pana Józefa. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak. Pan Wojciech Skupień. O odbiór nagrody poproszę pana Damiana Skupnia, syna sportowca. Oraz pani Maria Strączek. O odbiór nagrody poproszę pana Pawła Trebunię. Szanowni państwo, decyzją ministra sportu i turystyki złotą odznaka za zasługi dla sportu odznaczony został pan Kamil Stoch. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, odznaka honorowa województwa małopolskiego Krzyż Małopolski jest ściśle związana przez swoją symbolikę z regionem, a inspiracją dla niej stanowi krzyż na Wielkim Giewoncie, który jest najbardziej rozpoznawalną górą w regionie i w kraju. Właśnie u jego stóp podczas mszy świętej 6 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do Małopolan ze słowami: na was zawsze można liczyć. To zawołanie stanowi bez wątpienia istotę działalności osób, które za chwilę zostaną uhonorowane odznaką. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Witolda Kozłowskiego. Wielce szanowne, drogie panie, drodzy państwo,
panowie olimpijczycy, szanowny panie ministrze, panie starosto, panie burmistrzu, droga pani wójt, panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy samorządowcy z gminy Poronin, wielce szanowni, drodzy, mili państwo, wszyscy dostojni goście. Pragnę rozpocząć od gratulacji panu Kamilowi Stochowi. Panie Kamilu, to szczególne wyróżnienie, ale myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy przekonani co do tego, że zasługuje pan absolutnie na to wyróżnienie. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo serdecznie pragnę podziękować pani wójt, panu przewodniczącemu za inicjatywę tego rodzaju spotkania, za to, można powiedzieć, nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy i uhonorowanie wszystkich waszych olimpijczyków różnego rodzaju nagrodami, wyróżnieniami. Dziękuję za to, że zgodziliście się państwo, aby również marszałek województwa mógł dołączyć do tych wszystkich gratulacji i również wyróżnić naszych największych ambasadorów, jeżeli chodzi o gminę Poronin, jeżeli chodzi o powiat tatrzański, Małopolska, ale przecież również nasz kraj. Sport daje nieprawdopodobną siłę, jeżeli chodzi o promowanie swoich małych i dużych ojczyzn. I państwo ambasadorami naszych małych i dużych ojczyzn byliście i jesteście, za co w sposób szczególny wam pragnę podziękować. Zanim przejdę do odznaczeń, do nagród, pragnę dosłownie słów kilka powiedzieć o tym, co zarząd województwa robi, jaki ma stosunek w ogóle do sportu. Otóż, drodzy państwo, zarząd województwa, którego pracami mam zaszczyt kierować, w sposób szczególny przywiązuje dużą uwagę do wspierania, generalnie rzecz ujmując, sportu. Wspieramy duże wydarzenia sportowe, między innymi Puchar Świata od wielu lat w Zakopanem, ale i też inne duże wydarzenia, które odbywają się w Małopolsce. Wspieramy ciągle, modernizujemy Szkołę Mistrzostwa Sportowego, w której niektórzy z państwa przecież uczyli się i uprawiali sport, ale też ufundowaliśmy fundusz stypendialny dla tych sportowców, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą reprezentować Małopolskę na Igrzyskach Europejskich w przyszłym roku. Oprócz tego ufundowaliśmy również fundusz stypendialny dla sportowców imieniem Stefana Kapłaniaka, jak państwo pewno wiecie, wybitnego polskiego kajarza klasycznego, który jako pierwszy wdarł się do elit światowego kajakarstwa. Ale to nie tylko te działania. Za, można powiedzieć, ponad miesiąc będziemy obchodzić jubileusz 45-lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Już dzisiaj państwa wszystkich na ten jubileusz zapraszamy. Szkoła zostanie wzmocniona niemałą dotacją. Dbamy, jak możemy, być może, że uda się nawet doprowadzić do tego, że wspólnie z panem starostą, bo pracujemy nad tym usilnie, żeby ta działka za popularnie nazwanym SMS-em mogła być własnością szkoły. Ale to nie wszystko. Jak państwo wiecie, zabraliśmy się za potężne przedsięwzięcie, bo Igrzyska Europejskie, które będą w roku następnym, na przełomie czerwca i lipca, to największe tego rodzaju multidyscyplinarne wydarzenie sportowe w Europie, ale i w 2023 roku największe tego rodzaju wydarzenie sportowe w świecie. Również będą rozgrywane różne konkurencje w Zakopanem i też skoki narciarskie. Może podzielę się z państwem taką, może to nie anegdota, zdarzyło się faktycznie, kiedy pierwszy raz rozmawiałem ze świętej pamięci Janem Kocijanciczem, poprzednikiem obecnego prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich w Rzymie. Pierwsze, co powiedziałem: panie prezydencie, ale muszą być skoki narciarskie. Więc on się tak zawahał i mówi: ale panie marszałku, w lecie? Ja mówię: tak, na igielicie.
My mamy wspaniałych sportowców i Słowenia ma też wspaniałych sportowców. To był Słoweniec, zresztą wielki przyjaciel też Polski. Dlatego skoki będą w Zakopanem na pewno i bardzo liczymy również na pana Kamila Stocha. Ale już niebawem zapraszamy Państwa wspólnie z panem ministrem na wielkie wydarzenie, pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Europie, pierwszy Europejski Kongres Sportu i Turystyki, który właśnie też będzie odbywał się w Zakopanem. Będzie bardzo wiele atrakcyjnych paneli, bardzo wielu ciekawych ludzi. Mam nadzieję, że każdy, kto przyjedzie, wyjedzie z czymś dobrym z Zakopanego, z dobrymi wspomnieniami, ale i też ubogaci swoją wiedzę w tematyce ogólnie rzecz ujmując sportowej. Moi drodzy, przejdę już do odznaczeń. Postanowiliśmy wyróżnić wszystkich olimpijczyków odznaką honorową województwa małopolskiego Złotym Krzyżem za to, co Państwo robiliście przez całą swoją sportową karierę, a ci, którzy dalej uprawiają, za to, co do tej pory, z nadzieją na to, że tak jak Kamil tutaj obiecał, ma swoje cele, będziemy trzymać kciuki, żeby udało się je osiągnąć. Kamil niestety nie dostanie Złotego Krzyża. Przykro mi. Podpowiada, że jeszcze popracuje. Kamil już został odznaczony Złotym Krzyżem, więc otrzyma od nas najwyższe wyróżnienie, największą nagrodę województwa małopolskiego. I też mieliśmy duży problem, bo złotą odznakę Polonia Minor, złoty medal Polonia Minor już wręczyliśmy Kamilowi, ale nie tak dawno wpadłem na pomysł, że warto by było jeszcze coś wyższego ufundować i postanowiliśmy rozszerzyć regulamin i przyznawać tą samą nagrodę, ale w postaci platynowego medalu Polonia Minor. I właśnie pan Kamil Stoch będzie pierwszą osobą, któremu wręczę tą nagrodę województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie odznaki honorowej województwa małopolskiego Krzyż Małopolski, którego dokona pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Decyzją zarządu województwa małopolskiego złotą odznaką honorową województwa małopolskiego Krzyż Małopolski zostali odznaczeni świętej pamięci Stanisław Bobak. O odbiór nagrody poproszę małżonkę, panią Stanisławę. Pani Józefa Chromik. Pan Stefan Habas.
Pan Stanisław Łukaszczyk, Zbójnik. Bardzo proszę, panie marszałku, o podejście. Pan Józef Łuszczek. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak. Szanowni Państwo, pan Wojciech Skupień. O odbiór nagrody poproszę pana Damiana Skupnia. Pani Maria Strączek. O odbiór nagrody poproszę pana Pawła Trebunię. Pani Władysława Tragarz. Pan Stanisław Ustupski. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Pana marszałka poproszę o pozostanie. Szanowni Państwo, nagrodę Polonia Minor marszałek województwa małopolskiego wraz z przewodniczącym Sejmiku województwa małopolskiego przyznaje za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz działalność na rzecz Małopolski. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie nagrody Polonia Minor, którego dokona pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Nagrodę samorządu województwa małopolskiego, platynowy medal Polonia Minor, otrzymuje dzisiaj pan Kamil Stoch jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia i reprezentację Polski i Małopolski
na najważniejszych i największych wydarzeniach sportowych świata z podziękowaniem za dotychczasową współpracę oraz życzeniami kolejnych sukcesów. Zapraszam panie Kamilu. Miałem odczytać uroczyście to uzasadnienie, ale pani mnie wyręczyła. Bóg zapłać, jak to się... Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, wójt gminy Poronin, pani Anita Żegleń, ustanowiła nagrodę Karlina Akaulis, nagrodę 9 siła, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, pracy społecznej, przedsiębiorczości, nauki i edukacji. Osobom fizycznym, prawnym, organizacjom oraz innym podmiotom w celu docenienia ich zasług na rzecz gminy Poronin. Bardzo proszę panią Anitę Żegleń o przedstawienie nagrody. Wysoka Rado, szanowni goście, drodzy laureaci, Karlina Akaulis, 9 sił bezłodygowy, zwany tutaj u nas dziewięciornikiem, a czasami osetkiem Najświętszej Marii Panny, to roślina szczególna, która bywa uważana za roślinny symbol Tatr, a stylizowane przedstawienie 9 siła jest klasycznym motywem sztuki podhalańskiej. Według wierzeń ludowych 9 sił bezłodygowy kryje w sobie 9 mocy, które przekazują człowiekowi 9 sił, a te siły są 9 razy bardziej wartościowe niż moce pochodzące z innych roślin. Rośnie nawet na bardzo, bardzo ubogich glebach, piaszczystych i gliniastych, na nieużytkach. Jest zatem znakiem uporu i niezłomnej wiary, że można zakiełkować, wyrosnąć i zakwitnąć w najbardziej niesprzyjających warunkach. Jakaż musi być moc korzeni tej rośliny, które potrafią z nieurodzajnej i twardej skały wydobyć najcenniejsze lecznicze właściwości, będące panaceum na wiele schorzeń i dolegliwości. Jestem pewna, że ta moc jest taka sama jak moc i niezłomność obecnych tu laureatów nagrody. Począwszy od 2022 roku, będziemy w sierpniu lub wrześniu, czyli w czasie kwitnienia 9 siłów, przyznawać w naszej gminie nagrodę Karlina Akaulis za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, pracy społecznej, przedsiębiorczości, nauki i edukacji osobom fizycznym, prawnym, organizacjom oraz innym podmiotom w celu docenienia ich zasług na rzecz gminy Poronin. W tym roku, roku szczególnym, bo olimpijskim, mamy zaszczyt przyznać tę nagrodę olimpijczykom z gminy Poronin. Oni wyrośli z tej tatrzańskiej ziemi. Tu zapuścili korzenie, aby pięknie zakwitnąć dla całej naszej ojczyzny i dla świata. W treści nagrody, która
jest wręczana w formie oryginalnego dyplomu malowanego na szkle, mamy zapis tegoroczny. Nagroda Karlina Akaulis to wyraz uznania, dumy oraz szacunku za wybitne osiągnięcia na rzecz małej i wielkiej ojczyzny, w szczególności za konsekwencje, za pomnażanie talentu, niezłomny charakter i pracowitość, których uwieńczeniem był udział w Igrzyskach Olimpijskich. Nagroda Dziewięć Siła Karlina Akaulis, uosabiająca 9 legendarnych mocy, to uhonorowanie osoby, która wzniosła się ponad przeciętność, realizując z pełnym poświęceniem życiową pasję. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste wręczenie nagrody Karlina Akaulis, którą dokonają pani wójt Anita Żegleń, pan przewodniczący Rady Gminy Poronin, pan Adam Pawlikowski oraz pan dr Paweł Para, skarbnik Gminy Poronin. Zapraszam Państwa. Decyzją wójta gminy Poronin nagrodę Karlina Akaulis 2022 otrzymują świętej pamięci Stanisław Bobak. O odbiór nagrody poproszę panią Stanisławę Bobak. Chciałabym jeszcze nadmienić, że dyplom namalowany został przez panią Annę Buńdę-Dorulę oraz wykaligrafowany przez panią Katarzynę Nodzyńską. Uprzejmie proszę pani o podanie dyplomu. Szanowni Państwo, z nagrodą wiąże się gratyfikacja finansowa w kwocie 3000 zł, która przyznawana jest właśnie w formie dyplomu. Dziękujemy bardzo. Pani Józefa Chromik. Pan Stefan Habas. Pan Stanisław Łukaszczyk, Zbójnik. Proszę Państwa o podejście do pana Stanisława.
Pan Józef Łuszczek. Zapraszam panią Jagnę Marczułajtis-Walczak. Dziękujemy bardzo. Pan Wojciech Skupień. O odbiór nagrody poproszę pana Damiana Skupnia. Pan Kamil Stoch. Pani Maria Strączek, o odbiór nagrody, proszę pana. A, dobrze. Szanowni państwo, czy mogę prosić rodziców pana Kamila na chwileczkę do nas?
Zapraszamy Państwa na scenę do wspólnego zdjęcia. Proszę bardzo. I ja przepraszam, że się tak wpycham. Ja bardzo przepraszam, że się tak wpycham, ale jestem tak emocjonalnie, po prostu mi się płakać chce ze wzruszenia. I chciałam podziękować pani wójt za tak miłe słowa i takie do słowa, które po prostu uświadomiły mi, że taki kamień młyński na Kamilu był i za to, że został tak doceniony i to, że państwo, żeście docenili wszystkich olimpijczyków. Jako osoba, która nie jestem sportowcem, ale wiem, jak to jest strasznie ważne dla państwa, dla olimpijczyków i dla mnie jako osoby, tak jak mówię, zwykłej kobiety, po prostu ja jestem sama dumna z państwa, że jesteście tutaj wyróżnieni. Jeszcze raz pani wójt dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Maria Strączek, o odbiór nagrody poproszę pana Pawła Trybunię. Gratuluję bardzo serdecznie na ręce najbliższej rodziny pani Marii. Składam serdeczne gratulacje i bardzo dziękujemy pani Marii za cały jej wkład. Pani Władysława Tragarz. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Stanisława Ustupskiego. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Państwu.
Szanowni Państwo, ze wszystkimi obecnymi tutaj olimpijczykami, a także z panem Wojciechem Skupniem, możecie się Państwo spotkać na co dzień. Mieszkają tutaj, czy w Poroninie, czy w Mrozasichlu, w Zębie, w Zakopanem. Jest jednak jedna osoba, której spotkać nie można, ponieważ od wielu lat przebywa już za wielką wodą. Pani Maria Strączek, połączmy się z nią na chwilę. Jest z nami obecna w swoim domu w Kanadzie. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo jest miło. Jest mi bardzo miło. Mam ogromny zaszczyt oglądać razem z wami i dzielić się nagrodami i nominacjami wszystkich olimpijczyków. Niestety nie mogłam być tam w tym czasie, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie się spotkamy i będzie możliwość zorganizowania i spotkania się ze wszystkimi. Nie, może nie ze wszystkimi, ale z niektórymi. Jest mi bardzo, bardzo... jestem bardzo zaszczycona, że zostałam zaproszona i szczególne podziękowania dla pani wójt Anity Żeglen, że mogła się skontaktować ze mną i podzielić się z tą informacją, że będę miała zaszczyt być nominowana jako olimpijczyk. Jest mi bardzo miło i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z Kanady. Do zobaczenia wkrótce. Szanowni Państwo, do gratulacji przyłącza się również pan starosta tatrzański Piotr Bąk. Bardzo proszę pana o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni honorowi obywatele gminy Poronin, szanowni olimpijczycy, panie marszałku, panie ministrze, panie burmistrzu, pani wójt i wszyscy zgromadzeni w tej uroczystej chwili. Muszę powiedzieć, że gdy słuchałem laudacji pani wójt, to w głowie była taka kalkulacja, Poronin czy Ząb, ale wychodzi, że chyba Ząb. Jednak może to na to ma wpływ ta wysokość nad poziomem morza, bo przecież przez dziesiątki lat Ząb był najwyżej położonym w Polsce, trwale zamieszkałym osiedlem, gdzie śnieg był najdłużej. Może to dlatego. Jakościowo Ząb i deszczowo Poronin. Możemy tak przyjąć. To na pewno jest piękna chwila. Śnieżne trasy, narciarstwo, także snowboard, to jest bardzo ważna rzecz naszej tożsamości. To jest coś, co łączy wszystkich. Niezależnie, czy ktoś się urodził w góralskim domu, czy może wśród tych, którzy przybyli później, czy może ma poglądy polityczne z jednej, czy z drugiej strony. Narciarstwo, sport jest tym rodzajem bycia, które wszystkich łączy. Dlatego chciałem w imieniu całej społeczności Skalnego Podhala, którą mam zaszczyt tu reprezentować, pogratulować olimpijczykom, podziękować za wasz wysiłek, za waszą służbę, za wasze zwycięstwa, za to, że godnie reprezentowaliście gminę Poronin, Skalne Podhale, Małopolskę, Polskę przed całym światem. Należy się wam za to na pewno wielkie uznanie i ta inicjatywa pana ministra, żeby to uznanie w materialny sposób na stałe widoczny przybrać, jest na pewno słuszna. Szczególne podziękowania i gratulacje kieruję do honorowego obywatela gminy Poronin, drugiego honorowego obywatela gminy Poronin, pana Kamila Stocha. Panie Kamilu, jest pan wielkim mistrzem, wielkim sportowcem, jest pan zwycięzcą, ale jest pan też punktem odniesienia. Dla tysięcy młodych ludzi jest pan punktem odniesienia, tak jak strzałka kompasu. Oni patrzą na pana, oni wzorują się na panu. To jest może ważniejsze i większe niż te sportowe sukcesy. Życzę panu jeszcze wielu zwycięstw i życzę panu, tak jak to tutaj już pani wójt powiedziała, żeby pan był takim, jaki pan jest i żeby pan trwał i był tym punktem odniesienia zawsze. Wszystkiego najlepszego, wszystkim gratuluję.
Szanowni Państwo, już ostatni punkt prawie naszej gali sportowej. Uhonorować olimpijczyków pragnie również burmistrz Zakopanego, pan Leszek Dorola. Bardzo proszę pana o zabranie głosu. Wysoka Rado, panie ministrze, panie marszałku, panie starosto, pani wójt, szanowni drodzy olimpijczycy, tak sobie pomyślałem, jak pani wójt mówiła, że jest dumna, to myślę, że wszyscy tu jesteśmy dumni. Ona powiedziała, że jest dumna z tego Poronina i tak zawsze, jak to mówi, nawet na wydarzeniach kulturalnych, to mi się gdzieś tam na dole serca również poruszy ten instynkt, że muszę powiedzieć, że się urodziłem i że jestem z Poronina, że się wychowałem i początek swojego dorosłego życia zaczynałem w Poroninie. W związku z tym jako burmistrz miasta Zakopane, ale też i jako poronianin chciałbym powiedzieć dziękuję i chciałbym powiedzieć gratuluję. Oczywiście gratuluję Kamilowi, bo to już jest taki na Podhalu druga miejscowość, która dała honorowe obywatelstwo, bo również Zakopane w 2018 roku uhonorowało pana Kamila i z tego się bardzo cieszymy i z tego bardzo jesteśmy dumni. Ale muszę powiedzieć, że pan Kamil dla młodych ludzi, tak jak powiedział starosta, jest tym wyznacznikiem i kompasem. Ja powiem tak, że na dzień dzisiejszy coraz więcej młodzieży robi znak krzyża, a to się w pewnym momencie gubiło gdzieś wśród młodzieży. Przechodziło gdzieś koło kościoła i wcale tak nie było, a dziś już wracamy. Wracamy tak jak kiedyś za Jana Pawła II do strojów góralskich, bo przecież nie honor było góralowi jechać do Rzymu do naszego papieża. I wtedy wszyscy ubierali się po góralsku. I cieszę się, że my górale w tym momencie nie jesteśmy tylko spostrzegani tak jak czasami czytamy, że ten góral, który patrzy tylko gdzieś tam na dudki, że ten góral, który patrzy na inne, jak to się mówi, wartości, bo sami wiemy, że te wartości mamy zupełnie inne i najważniejsze. To jest wiara, tradycja, właśnie to wychowanie kolejnych pokoleń w tych wartościach. Serdecznie dziękuję za tą radość, którą dawaliście nam, mnie jako młodemu, naszym dzieciom dajecie tą radość na co dzień, kiedy występujecie jako zawodnicy, ale też i tym, którzy pamiętają wasze występy. Jesteśmy naprawdę z tego dumni. Tak jak pani wójt powiedziała, tą dumę czujemy nie tylko jako Polacy, ale też i jako właśnie górale. Bo wiecie, że góral ma taką specyfikę, tą dumę taką ma, że w pewnym momencie się mu z tej dumy puszcza łza i otwierają się te najgłębsze instynkty swojego serca. I jestem dumny, że dzisiaj tutaj mogę być i pogratulować w imieniu własnym, w imieniu mieszkańców Zakopanego, w imieniu Rady Miasta Zakopanego. To jest piękna uroczystość. Serdecznie gratuluję Radzie Poronin, pani wójt i mieszkańcom Poronina, ale nade wszystko gratuluję i dziękuję wam, olimpijczykom. Oczywiście widzę, że dostaliście mnóstwo obrazów. Od nas też dostaniecie obrazy tych wartości i mam nadzieję, że gdzieś się kawałek tej ściany znajdzie, że je gdzieś powiesicie. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego wieczoru panią wójt Anitę Żegleń. Szanowni Państwo, to będzie podsumowanie tego fragmentu wieczoru może, ponieważ jeszcze przed nami wiele wydarzeń dzisiaj, natomiast chciałam bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi, panu marszałkowi, panu staroście, panu burmistrzowi, że w tak niesamowity sposób włączyli się w naszą inicjatywę i w naszą uroczystość. Naprawdę jestem szczerze wzruszona, panowie. Dziękuję bardzo. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu, pani wiceprzewodniczącej rady oraz państwu radnym za taką serdeczną przychylność i ogromną pomoc przy okazji tej inicjatywy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Panie ministrze, upamiętnienie ludzi, którzy dzisiaj z nami są, to w zasadzie nie jest nasza dobra wola, ale taki moralny nakaz i obowiązek. I ja w zasadzie nie mówię słowa obiecuję i z tego jestem znana, bo ja przeważnie wolę zrobić niż mówić, że zrobię. Natomiast kiedy już mi się tak udało tych państwa wszystkich zebrać i tak do siebie przekonać, to muszę powiedzieć, że przyrzekam, że nie zmarnuję tego dobrodziejstwa. Zaprosiłam tutaj młodzież wraz z państwem dyrektorami, z nauczycielami. Zachęcam państwa do tego, aby to nasze dzisiejsze spotkanie i kochani wy moi uczniowie było dla was wielką, ogromną inspiracją do tego, nie tylko jak można żyć, ale też co z tym dobrodziejstwem dzisiejszego dnia należy zrobić. A w waszą mądrość i kreatywność naprawdę z całego serca wierzę. Jesteśmy jeszcze w trakcie sesji. Jeszcze za chwileczkę pan przewodniczący udzieli głosu osobom, które będą chciały do nas przemówić. Ale chciałam państwa serdecznie zachęcić do jednej rzeczy i powiedzieć o jednej rzeczy. Zaprosiliśmy również tutaj szczególne osoby, żeby współprzeżywały tę radość z olimpijczykami. To są często wasi koledzy i koleżanki z tras, którym nie dane było wyjechać na olimpiadę albo wyjechali na olimpiadę w innym charakterze niż zawodnika. Bo wiem, że chyba pani Rumińska była jako fizjoterapeutka właśnie, byli inni. I my wiele spośród tych osób zaprosiliśmy. I taka moja ogromna, gorąca prośba, kiedy będziemy kończyć tę część wieczoru po przemówieniach, chciałabym państwa laureatów poprosić o przejście do holu, bo tam jest najwięcej miejsca i o zrobienie wspólnego zdjęcia z tymi ludźmi, którzy kiedyś z wami biegali albo biegali w innych klubach, którzy zajmowali się sportem, bo to święto jest dzisiaj tak trochę dla was i zachęcam państwa do tego, żeby zrobić to wspólne zdjęcie olimpijczyków
i waszych przyjaciół ze skoczni, z tras, biegowych, tych wszystkich ludzi, którzy zajmowali się sportem. To jest moja ogromna prośba do państwa, a państwu publiczności gwarantuję, że nie zawiedziecie się, bo ja tam mam jeszcze jedną nagrodę i o tej nagrodzie opowiem w holu. Dostałam na to przyzwolenie. Więc zachęcam do tego, żeby absolutnie zostać, popatrzeć na to zdjęcie pamiątkowe, które zostanie wykonane, a potem coś ciekawego państwu powiem. Obiecuję, nie pożałujecie tego newsa. Drodzy państwo, po sesji, po przemówieniach będzie jeszcze koncert. Serdecznie zachęcam, żeby go wysłuchać. To jest taki prezent, taki dar dla państwa. Trochę takich wzruszeń i radości. Ale jeszcze potem nie idźcie do domu. Zostaniemy tutaj i będziemy wspominać. I do tego namawiam każdego, kto będzie chciał zostać. Zostańcie. Ja, jak trzeba będzie, to będę do 5 rano siedzieć i słuchać. Ale chcę usłyszeć wasze wspomnienia, wasze rozmowy, żebyście mieli czas się sobą nacieszyć. To jest tylko taka prośba, bo ja się obawiam, że pan przewodniczący mi już dzisiaj więcej nie udzieli głosu, ani pani Regina, więc powiedziałam, co miałam do powiedzenia. Dziękuję państwu bardzo. Szanowni państwo, proszę o powstanie. Sztandar gminy wyprowadzić. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Adama Pawlikowskiego. Szanowni państwo, szanowni goście, tak troszkę żeśmy pozmieniali nasz porządek, ale to jest dozwolone jak najbardziej. Tu pani wójt wspomniała o byłych sportowcach. Ja chciałem przypomnieć, że to też byli mistrzowie Polski, którzy tutaj, przede wszystkim biegacze, do których osobiście zawoziłem zaproszenia, pani wójt, podpowiadałem, kogo zaprosić i tak dalej, tak pani wójt było. No i dlatego, panie ministrze, panie marszałku, panie burmistrzu, panie starosto, też bym chciał, żeby to zdjęcie też uścisnąć rękę tym sportowcom, którzy tutaj siedzą, zaproszeni przez nas, bo naprawdę byli też dobrzy, też byli mistrzami Polski, tylko nie dane, tak jak pani wójt powiedziała, im było na olimpiadzie być, ale to zacni goście, no i dlatego cieszę się niesamowicie, że jesteście z nami. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 5. Wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości. Bardzo proszę pana profesora Szymona Krasickiego o podejście do mównicy. Jakoś udało mi się pokonać ten jeden stopień. A to przepraszam, w tych latach. Proszę państwa, ja nie będę długo mówił. Mogę poprosić o przeźrocza? No, zaraz się pojawią. Proszę państwa, gdybym za długo mówił, to proszę mnie wyklaskać. Ja rozumiem, jesteśmy dosyć długo już tutaj, także... A ja niestety, jak się rozgadam, jak stary Belfer, to idzie mi to idzie. Proszę państwa, dzisiaj mówiliśmy o olimpijczykach sportów zimowych. Parę słów o genezie sportów zimowych, o olimpiadach, o tych, przepraszam, igrzyskach olimpijskich, tej najważniejszej imprezie dla każdego sportowca. Proszę następny. W ogóle nic nie ma. Dobrze, proszę państwa, z końcem XVIII wieku baron Pierre de Coubertin reaktywował igrzyska olimpijskie, oczywiście w wersji letniej, tak jak było w Grecji antycznej. Nie było tam oczywiście żadnych zawodów zimowych, ale środowisko sportów zimowych naciskało na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, żeby wprowadzili. I w
kolejnych igrzyskach letnich w Londynie w 1908 roku były rozegrane zawody łyżwiarstwa figurowego. Potem w Antwerpii hokej. Ale proszę Państwa, nie było narciarstwa. No bo trudno w Londynie czy w Antwerpii myśleć, że będzie narciarstwo. No miejmy nadzieję, że tak ku wieczorowi się to wieczór idzie, się pojawi. Proszę Państwa, te dwa przykłady wskazały, że jednak ludzie sportów zimowych byli aktywni, że w obrębie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego starali się o wprowadzenie do programu igrzysk jakichś elementów zimowych. Większość ludzi z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego była przekonana, że narciarstwo też trzeba rozgrywać, oczywiście w innym miejscu, w innym terminie niż letnie igrzyska. Niemniej przez wiele lat nie mogli pokonać, Państwo nie zgadniecie, kto najbardziej oponował przeciwko wprowadzeniu do programu Igrzysk Olimpijskich narciarstwa. Proszę Państwa, ci, którzy mieli odnosić niebawem największe sukcesy, Skandynawowie. Otóż Norwegowie obawiali się, że jak będzie duża międzynarodowa impreza, to przyćmi ich wieloletnią zawody organizowane Holmenkollen. Tak samo Szwedzi organizowali prawie stuletnią tradycję, mieli zawody swoje, wielkie święto i też nie chcieli żadnych innych zawodów. Proszę Państwa, głównie działacze, ludzie nart z krajów alpejskich doprowadzili, że w 1924 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zgodził się pod swoim auspicją przeprowadzić tydzień sportów zimowych w Chamonix. To później zostało uznane jako pierwsze igrzyska olimpijskie, ale w ten czas, gdy zawodnicy startowali, oni nie wiedzieli, że startują w igrzyskach olimpijskich. Ci, którzy zwyciężyli, nie wiedzieli, że zdobyli pierwsze medale olimpijskie. Dopiero dwa lata później Międzynarodowy Komitet Olimpijski zgodził się, że te zawody w Chamonix w 1924 roku będą nosiły numer pierwszy z zimowych igrzysk olimpijskich. I zgodzili się Skandynawowie. Dlaczego? Otóż największe sukcesy odnieśli właśnie Skandynawowie. Proszę następne. Dobra. Jeszcze powiem tak, że w tych programie pierwszych igrzysk olimpijskich startowało 19 ekip, 314 zawodników, w tym 13 kobiet i tylko łyżwiarstwo figurowe. Proszę Państwa, natomiast dla porównania, ostatnie zimowe igrzyska w Pekinie startowało 91 reprezentacji, 2800 zawodników i było 109 konkurencji rozgrywanych. To obrazuje, w jaki sposób igrzyska zimowe, zresztą tak samo jak letnie, się rozwijały. Proszę Państwa, można sukcesy Norwegu właśnie na 12 medali w narciarstwie, oni zdobyli 10. Ich wspaniały zawodnik Hauk zdobył 3 złote. Został w czasie tych zawodów w Chamonix uhonorowany 3. miejscem brązowym medalem. Parę lat później okazało się, że sędziowie podsumowując te wyniki skoków pomylili się, że 3. miejsce należało się zawodnikowi ze Stanów Zjednoczonych. I córka Hauga, który już nie żył, odesłała ten medal do Stanów Zjednoczonych. Także po wielu, wielu latach ten, który zajął 3. miejsce, otrzymał ten medal. Proszę Państwa, polska ekipa była bardzo nieliczna. Raptem było 8 narciarzy, w tym była Polka, wspaniała narciarka Elżbieta Ziętkiewicz, która w Polsce wygrywała z mężczyznami. Ona pojechała, chciała startować w biegu. Niestety jej nie dopuścili, bo albowiem kobiety w narciarstwie nie startowały. Dopiero po raz pierwszy kobiety na Igrzyskach Olimpijskich pojawiały się w 1936 roku i to tylko alpejki. Natomiast biegaczki pojawiły się dopiero w 1952 roku w Oslo. Proszę Państwa, nasi sportowcy wyjechali na igrzyska
przepraszam, na zawody nazywane Tygodniem Sportów Zimowych do Chamonix z opóźnieniem. Po prostu nie było pieniędzy, nie miał kto zapłacić za ich podróż. Za narciarzy, taką liczną ekipę, wychodził pieniądze prezes Polskiego Związku Narciarskiego, pułkownik Bobkowski, który był wiceministrem komunikacji. Warto być wiceministrem, z tego wynika. I proszę państwa, jeszcze był, proszę państwa, zięciem prezydenta Mościckiego. To była poważna figura. Więc on znalazł pieniądze na 8 narciarzy. Natomiast jeden łyżwiarz pojechał tylko, jego klub AZS Warszawa znalazł pieniądze. Natomiast najlepszy łyżwiarz, Wacław Kuchar, wielokrotny mistrz Polski w łyżwiarstwie szybkim, dla niego nie znalazły się pieniądze. Nasza ekipa ruszała pociągiem do Chamonix. On pojechał w odwrotną stronę, bo on mieszkał we Lwowie. Nasi przyjechali w ostatnim momencie, już po otwarciu igrzysk, po otwarciu zawodów. Polska flaga była tylko dlatego obecna na otwarciu, że dwóch dziennikarzy niosło tą flagę. W tym samym dniu, prawie w tej samej godzinie po przyjeździe pociągu rozpoczynały się zawody łyżwiarstwa szybkiego. Leon Jucewicz w pociągu się rozebrał, przebrał się w strój sportowy i biegiem pobiegł na tor lodowy, który wyszedł na zamarzniętym jeziorze. I on uzyskał najlepszy wynik w naszej reprezentacji. Proszę państwa, i w błyskawicznym skrócie, multimedialiści olimpijscy naszych reprezentantów. Oczywiście Justyna Kowalczyk, 5 medali, w tym 2 złote. Pan Kamil, 4 medale, w tym 3 złote. Panie Kamilu, tu koło pana zrobiłem krzyżyk, czyli i znak zapytania, z nadzieją, że będzie więcej tych medali. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Pan profesor Krasicki był naszym trenerem na olimpiadzie i przygotowywał nas do olimpiadzie. No niestety, dokładnie 50-72 rok, nie tylko ale do siebie w Innsbrucku i tak dalej. W związku z tym nasz pan profesor, ojciec sportowy Majerczykówien, nasz kochany profesorek. Dziękuję ci, Józef. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie tylko nas trenowałeś, ale myśmy pokończyły studia na WSWF, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, potem AWF i spod jego. Ja za was egzaminów nie zdawałem, same się zdały. Ale mama podobno kur jajka nosiła. Dziękujemy bardzo w imieniu całej rodziny i pokolenia następnego, bo to nie tylko my byśmy były na uczelni. Dzięki temu, że trafiłyśmy na człowieka opanowanego, wykształconego, któremu cenna była nauka i prowadził nas tak jak ojciec, żeby wyjść na ludzi. Nie jesteśmy tu, pracowałyśmy, mamy swoje już emerytury, nie jesteśmy z wielkiej nędzy, ze zdrowiem może nie tak, ale dziś dziękujemy i za nas, i za następne pokolenie, bo przecież pan profesor prowadził nasze dzieci też na Akademii Wychowania Fizycznego. Dziękujemy bardzo. Powiem tak, trzymajcie kciuki, bo jutro startuje Małgorzata Skupień na Mistrzostwach Świata w powożeniu jednokonnymi zaprzęgami we Francji, koło Paryża, Normandia prawie. I trzymajmy kciuki, bo startuje między 14 a 18 teraz września. Zapakowała konie, zapakowała powózki, zapakowała samochód i sama jako kierowca wali z tym przez całą Europę tam. Wzięła sobie wnuczkę Władzi, Michalinkę, co jej konia trzymała. Władzi do konia, tak. Tak. Jeszcze mamy jedną olimpijkę w rodzinie. Słuchajcie, mamy jeszcze jedną olimpijkę w rodzinie, muszę wam powiedzieć o niej. Jest to Aleksandra Stach w kajakarstwie górskim i w Pekinie była już na olimpiadzie.
Siostrzenica z Krakowa, krakowianka. Wszystko, dziękujemy uprzejmie, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dla mnie było przyjemność wyróżnienia. Dziękuję bardzo. Pomożemy zejść. Dziękuję bardzo. Pomożemy zejść panu profesorowi. Ty tak pilotujesz dobrze. Jakoś się spuściłem. Dziękuję bardzo. Oddaj. Nie ręczyć. Bardzo dziękuję panu profesorowi za kilka słów. Tutaj przypomnienie tej historii wspaniałej, jakże dla nas i dla wszystkich. Szanowni państwo, kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę. Może ktoś z byłych sportowców też, którzy tutaj są też biegaczy. Pani się zgłasza. Proszę bardzo. Jesteśmy przedstawicielkami jeszcze rodziny, ale jesteśmy przedstawicielkami wszystkich sportowców, którzy tu zostali zaproszeni. Nie tylko olimpijczycy, ale tak jak pani wójt powiedziała, również ci, którzy byli z nami na poszczególnych trasach. Pani wójt, serdecznie chciałbym podziękować. Jest pani dla nas wzorem. Nie tylko pani wójt, ale i cała Rada Gminy, naszej teraz nowe władze są dla wszystkich bardzo pożyteczni. Cieszymy się, że mamy takie władze. Gratulujemy wam, życzymy sukcesów. A dla pani wójt, na ręce pani wójt, dla wszystkich, dla całego samorządu podziękowania. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy panu staroście, dziękujemy panu burmistrzowi. Panie ministrze, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. No nie, no, takie osobistości zejdę całować. Jeszcze mamy jedno podziękowanie, ja mam osobiste. Wiadomo, kto rządzi. Słuchajcie. Żeby nie było i niezręcznie, mamy jeszcze jedne kwiaty. Nikt nie zgadnie, dla kogo? Zgadnie, słuchajcie. To są osobiste moje podziękowania i całej rodziny Majerczyków, więc sióstr, dla naszego menago, Jasia Chromika, który... menago, który nas... pilotował, nie tylko nas, ale jak myśmy wyjeżdżały, to naszą matkę wspierał, woził z nią sianu, kosił trawę. Ale przepraszam, ale chciałyśmy ciebie uhonorować, chodź, Jasiu, będziemy cię całować. To był szwagier, który nas nigdy nie opuścił, a myśmy miały zgrupowanie na Kasprowym Wierchu, to on nam dostarczał tam świeże mleko, świeżą śmietankę, świeże pieczywo, pracował wtedy w kolejkach i naprawdę był dla nas bardzo użyteczny. A było tak, że kolejka nie chodziła tydzień czasu, tak, 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 dokładnie, tak, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, sportowiec, kolarz pierwszej wody, dziś 80 kilometrów zaliczył na rowerze, a on przygotowywał nas do Mistrzostw Polski w kolarstwie i ja i moja siostra Zosia wygrałyśmy indywidualnie i drużynowo Mistrzostwa Kolarstwa w Polsce w 66 roku, a Jasiu nas prowadził. I szanowni państwo, widzicie, jaka to jest wspaniała sesja. Dumni jesteśmy niesamowicie, że potraficie coś, parę słów też do nas, takich serdecznych powiedzieć nam, jest niesamowicie miło i państwu też, także cieszymy się. Kto z państwa jeszcze chciał zabrać głos tutaj z sali? Zgłasza się pan Stanisław Ustupski. Bardzo proszę, panie Staszku, podejście tutaj. No miło mi jeszcze raz naprawdę, pani wójt,
Pani wójt, serdecznie dziękuję z całego serca. Jest to naprawdę coś miłego, wzruszającego, coś przepięknego, to co pani zrobiła. Bo no nie będę tutaj jak mówił jakieś tam animozje albo coś. No przykre jest to, że zapomina się o olimpijczykach. Ja mówię tak zawsze, że spotykaliśmy się właśnie nie dzisiaj i jestem wdzięczny, serdecznie dziękuję za to, że przeważnie na cmentarzu. I tam z olimpijczykami żegnamy się. I to, co pani zrobiła, jest coś pięknego, coś wspaniałego. A ja powiem jeszcze, bo to jest takie wzruszające dla mnie bardzo, bo to jest moja pierwsza okazja. Skończyłem już w 94 roku karierę i dopiero pierwszy raz mam okazję przeżywać coś takiego pięknego. Przykro to mówić, ale taka jest prawda. A wzruszające jest to też bardzo dla mnie w ten sposób, że opowiem wam taką historię ze swojego życia sportowca. W 89 roku, będąc w marcu na Puarze Świata w Kanadzie, a pamiętamy 89 rok. Co będzie z Polską? Gdzie ty Polsko będziesz? Tu czy tam? Przepraszam, trochę polityki. Ale może nie polityki, tylko to jest tu. Serce. O, serce. Staszek, zostań w Kanadzie, będziesz trenował dla Kanady, załatwimy ci to. Bez zastanowienia powiedziałem nie. Jak będę kiedyś startował, to rzucę na piersi. I mijają kolejne lata, przychodzi 92 rok i spełniło się marzenie. Wystartowałem, ale co do tego jeszcze? Z ozdrowiem w koronie. To było coś, to co przeżyłem, to jest coś wspaniałego. I za to jestem pani wdzięczny, bo dlatego orzełka, dlatego w koronie warto było wszystko poświęcić. I do tego startu. Start startem, wiadomo, bo każdy marzy o tych Igrzyskach Olimpijskich. Ale tego się nie spodziewałem w 92 roku i to orzełkiem w koronie na piersi. Także Kanadzie podziękowałem, powiedziałem nie, Polska. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Szanowni Państwo, piękne słowa pana Stanisława. Już przedtem też wspominał, że nawet na olimpiadzie nie doznał takich zaszczytów jak tutaj, ale to jest dla nas właśnie ten czas, gdzie możemy was gościć i miło nam niesamowicie, że jesteście z nami tutaj i byli sportowcy, tak jak już wspominałem też. To jest dla was to, żeby takie spotkania robić. Ja myślę, że to jest, tak jak już mówiłem, że to jest honorowa sesja i przejdzie na pewno do historii. Dziękujemy serdecznie. Ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. To bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zabierali głos. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6, zamknięcia obrad. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność dnia dzisiejszej z wyjątkowej sesji. Zamykam 52. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poronin. W dniu dzisiejszym, to jest 13 września 2022 roku. Bardzo proszę po już zamknięciu, które nastąpiło sesji, wszystkich sportowców o podejście do wspólnego zdjęcia. Ja myślę, że pani wójt wspominała, że w holu takie zdjęcie zrobimy, pani wójt, tak? Ze sportowcami, z olimpijczykami i z tymi tutaj, którzy siedzą, z mistrzami Polski, którzy no, są z nami tak samo. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na niespodziankę. Tak. Szanowni Państwo, przy wyjściu znajduje się pamiątkowa księga. Zachęcamy Państwa do uczynienia wpisów. Dziękujemy bardzo.